Szanowni Państwo, już 15 grudnia od godziny 10 zespół badawczy złożony z ekspertów Narodowego Funduszu Zdrowia, Uczelni Łazarskiego oraz Narodowego Instytutu Kardiologii w Aninie, realizujący projekt wdrożenia szpitalnej oceny innowacyjnych technologii medycznych HBHTA, będzie miał przyjemność podzielić się z Państwem efektami pracy, która skoncentrowana była na wypracowaniu najlepszych rozwiązań, które pozwoliłyby na skuteczne osadzenie i wypromowanie praktyki profesjonalnej oceny innowacyjnych technologii medycznej w polskich szpitalach. Szczególnie serdecznie zapraszam Państwa na panel, który będę miała przyjemność moderować już od godziny 11:30, podczas którego zaprezentujemy założenia strategicznego modelu funkcjonalnego wdrożenia HBHTA w polskim systemie ochrony zdrowia. Podczas tej części konferencji pokażemy, jaką rolę w systemie HBHTA ma do odegrania sam szpital i menadżerowie, klinicyści pracujący w tym szpitalu, ale również w jakiej roli wystąpią w tym modelu takie instytucje jak Urząd Wojewódzki, Narodowy Fundusz Zdrowia czy Agencja Oceny Technologii Medycznych. Serdecznie Państwa zapraszam.